Gazprom wstrzymuje dostawy gazu na Łotwę. Powodem ma być rzekome naruszanie warunków odbioru surowca. Firma Latvijas Gaze, w której ponad 1/3 udziałów ma Gazprom, informowała niedawno, że odbiera gaz z Rosji, ale nie od Gazpromu. Powodem takiej sytuacji są sankcje nałożone na Rosję i brak możliwości płacenia za surowiec w rublach, czego domagał się Kreml. Nie wiadomo natomiast, jaka firma dostarcza obecnie gaz na Łotwę. Teraz Gazprom poinformował, że spółka wstrzymuje bezpośrednie dostawy w kierunku Łotwy. Od 2023 roku kraj ten ma całkowicie odciąć się od rosyjskiego gazu, co jest wynikiem decyzji tamtejszego Sejmu. Latvijas Gaze ma czas do połowy sierpnia, by uzupełnić magazyny na zimę.